Cześć, witajcie na moim kanale. Projekt Dom, kontynuacja ocieplenia szopy, budynku gospodarczego i kładzenie kostki na podjeździe. W dzisiejszym odcinku walczę z dociepleniem tych zakamarków pod krokwiami. Jeszcze tam się pokazać, tutaj wciskam małe kawałki wełny, później to podkleję sobie na piankę, bo jak będę dojeżdżał później siatką, to nie może być tutaj pustej przestrzeni. Też to jest takie zabezpieczenie mechaniczne przed jakimiś gryzoniami, żeby później nie wchodziły do środka budynku. Nieprzyjemna robota, nie widać żadnych metrów, nic się tak naprawdę z daleka wizualnie nie zmienia. Trzeba się trochę nawycinać, nawciskać, całe oczy pełne wełny, wszystko zakurzone, drapiące. Nawet taką ciężką robotę też trzeba zrobić, żeby te wszystkie szczegóły były dobrze porobione. Wszystkie krokwie mam tutaj zatkane wzdłuż całej szopki. Tam jeszcze mi została druga strona, tam od tej ściany z tyłu, to sobie zostawiam na jutro i pokażę wam jeszcze, co się stało na podjeździe. Musieliśmy, to znaczy ekipa musiała brukarska zdejmować kostkę, bo źle położyli, źle zrobili poziom przy wjeździe do garażu, także musieli rozbierać dobre 3 metry bieżące kostki, także dzisiaj cały dzień zmarnowany na poprawki, ale też chwała za to ekipie brukarskiej, że podjęła się tematu, że nie zganiała winy, że coś tam, że jest ok, że tak ma być, tylko rozebrali, poprawili, od nowa zrobili zaciąg, nowa RM-ka na to poszła i teraz jest elegancko, także zaraz tam przejdę i wam pokażę, jak to jest po kolei zrobione. To jeszcze jest z dołu. Pokażę, jak zabezpieczyłem te zakamarki pod krokwiami. Jeszcze muszę tutaj dociągnąć pianką. Wszystko jest pozatykane, bo docinałem z takich małych kawałków wełny. Tak samo na boku. I została mi jeszcze ta ściana szczytowa, jest fajnie zrobiona, bo my tutaj cięliśmy pod kątem, używając kątomierza nastawnego. Więc tutaj takimi prostokątami, a później lepienie kawałków z prostokątów, tylko od razu cięcie wełny pod kątem, ja bym tutaj dach 40 stopni. A więc ustawiłem na kątomierzu nastawnym 40 stopni, tak pociąłem wełnę i od razu mam fajnie w trójkątach, aż do samego szczytu. I zostawiłem sobie na jutro docinanie takich samych kawałków tam z tyłu, na drugiej ścianie, tej nieszczytowej. No i tak to jest i pomału jutro będę kładł tam z tyłu wełnę, jutro mamy środę i w czwartek będę atakował już narożniki. Też oglądałem ten filmik z poradnika z Rockoola, jaka jest technika kładzenia kleju na wełnę i później kleju na siatkę. I jest taka technika, że najpierw robimy pacą cienką warstwę, tak zwaną warstwę kontaktową i nie czekamy, aż ona wyschnie. I później od razu, jak jest mokra, kładziemy, znaczy nie jest aż taka mokra, bo jest taka mokra, że można ją pacą rozgładzić, ale jest w miarę związana. Kładziemy drugą warstwę kleju na grzebień, na centymetrowy grzebień. I wtapiamy siatkę i później zębami ją rozciągamy w tą stronę, żeby dobrze dolegało. Oczywiście na zakładkę jakieś 8 cm pod względem narożnika. Tak samo tylko okien też. Robimy dodatkowe wzmocnienia z siatki, żeby to nie pękało. Tak samo narożniki wokół okien. I później lecimy z siatką. No i też właśnie to, co mówiłem ostatnio, że mi kuzyn podpowiedział, żeby tutaj sobie jeszcze wyciąć trochę wełny. I zamówię sobie jeszcze dzisiaj na Allegro 2 cm płyty PIR, taka twarda. I sobie tutaj elegancko jeszcze wkleję na ościeżach, żeby mieć tutaj równo, bo nie chcę mieć tutaj takich brzuchów, jak będę gładził. Wiadomo, że się tak się równo nie zrobi. A zakładka z narożnika sięga gdzieś tyle, więc nie chcę mieć tutaj jakichś takich brzuchów, dołków, górek, tylko żeby było elegancko zrobione. No dobra, idźmy teraz na podjazd, pokażę wam, co tam zostało porobione. Tutaj jeszcze widzę, koleżanki się zbliżają do moich borówek, które już zjadły, i do moich warzyw. Tutaj sobie przesmykiem przechodzą obok płotka i wcinają moje warzywa.
Tam będzie, nie wiem czy widać z daleka, dwie koleżanki. No, idę już na stołówkę. Pora kolacji. Nawet się nie boją. Dobra, idziemy naprzód. Tyle zostało z moich barówek obżartych przez sarny. Tutaj te dwie to praktycznie do zera zjedzone. Owoców w ogóle nie było, wszystko zjedzone. Tutaj z tej małej tylko taki patyk został. No i jak nie było owoców, to już też liście trochę bardziej urosły. To tak samo obżarta. Więc teraz sobie je przytnę na... żeby poszły po prostu w korzeń, żeby nie darmo trafiły wodę w puste liście. Idziemy naprzód. Dzisiaj mieliśmy akcję pod kryptonimem Poprawka. Całe to wszystko, tam jak stoi za gęszczarka, musieli rozebrać. Bo sobie zrobili tutaj uniesienie na trzecim tutaj rzędzie. Tutaj do góry i myśleli sobie, że ten ostatni rząd tutaj sobie wbiją. Wystawili sobie tam około 2 cm. Ale go nie wbili, bo tam jest pod spodem beton. W garażu, tam jest jeszcze... Widzę to styrodurem, jest beton, więc to nie chciało im siąść. No i dzisiaj rano już beton związał, a ramka cała zrobiła się jak kamień, więc musieli całe to wszystko wyciągać, robić nowy zaciąg. I cały dzień im na to zszedł, więc tutaj nie mam żadnych metrów więcej, tylko tyle. Ale fajnie to wyprostowali. No i jutro będą robić tutaj w tą stronę chodnik. Do furtki, nie, źle mówię, nie do furtki, tam do tamtej, do tamtego drugiego obrzeża, wzdłuż schodów. Później w kolejny dzień tutaj już rozsypali sobie pod wiatą. Wykrotowali na rynnę z wodą i później wyjazd drogowy. I będą się cofać tutaj na końcu, będzie chodnik do furtki. Więc myślę, że jeszcze jakiś tydzień spokojnie im zejdzie. Jeszcze jedna pochwała od brukarza. Powiedział, że jestem dobrym inwestorem, bo nie oszczędzam na materiale. Że lubi takich inwestorów, bo jak mówił, że ma być 15 podbudowy, to jest 15 podbudowy. A inni właśnie mówią, a może być mniej, a może być cienie, a może być 5. No to mówi, może być, ale nie ze mną. Albo robię tak jak ja mówię, później ja daję gwarancję, gwarantuję, że to nie siądzie. No bo rób sobie pan z kimś innym. Można zaoszczędzić na tej ramce 3-4 tysiące na takich metrach jak ja mam, a później mnie gościa dzwonił, że mi coś siadło. Ostatnio właśnie mówił, że ktoś tam płakał, że chce robić na ramce 5 cm. No to zrobił to jak chciał. A później do niego po 3 miesiącach dzwoni, panie, ale mi płyty siadły. No i mówi, ale pan tak chciał, już tak panu zrobiłem na 5 cm. To co, nie poprawisz pan? No i gościu musiał jechać też marnować 3 dni. Na wyciąganie kostki, odkuwanie z zaschniętego betonu, robienie na nowo podsypki, zagęszczanie i znowu kładzenie, więc to nie jest gra warta świeczki, albo robimy porządnie, albo nie robimy lipy. No i tak to działa. Także trochę dzisiaj zrobiłem za dużo po pracy, to zanim człowiek się weźmie do roboty, też trochę mija. Jutro mamy środa, czwartek, piątek, sobotę będziemy atakować z samego rana do późnego wieczora, więc myślę, że już w tym tygodniu się pojawi ten klej. Muszę zrobić też tutaj na cokole, na budynku gospodarczym płytki, bo też chcę to zrobić w obrzeżach. Może jak starczy kasy się uda zrobić jeszcze tutaj kostkę pod szopą, więc musi tutaj dojść kostka. Podobnie tutaj na domie, czyli kostka dochodzi do cokołu. No i takie same płytki cokołowe mam właśnie, zostały mi, bo też kupiłem więcej na budynek gospodarczy i w takim samym stylu to będzie zrobione. Czyli mam już położony ten parapet, tak samo jak na dom,
domie i będzie też cokół i będzie elegancko. Także słońce zachodzi, no i idziemy odpoczywać. Jeszcze przeładowuję palety, żeby je trochę uwolnić, bo umówiłem się ze sprzedawcą kostki, czy jutro do mnie podjedzie busem i zabierze palety, więc trochę grosza jeszcze się uwolni. Mam założoną kaucję na palety 60 zł za sztukę. Więc zaraz pokażę wam, ile uzbierałem palet. Przeliczyłem teraz palety. Zgadnijcie, ile udało mi się nazbierać. Tutaj mamy kubkę. Tutaj. Tu mam jeszcze kable puszczone do domofonu. Tutaj jeszcze nas znosiłem. Kawał kasy leży w ziemi. Policzyłem te wszystkie palety. Udało mi się nazbierać 48 sztuk. No i za każdą kaucja 60 zł, więc mamy prawie 3000 zł do zwrotu. Także jutro te paletki oddam, bus to zabierze i prawie 3000 będzie do zwrotu. Jak wiecie, najważniejsze na budowie jest płynność finansowa, więc to wezmę i zaraz przekażę brukarzom, także z jednego coś się załatwi i można robić drugie. Później może nakręcę jeszcze taki odcinek o finansowaniu budowy, o zarządzaniu budową, jak zrobić, żeby cały czas kontynuować pracę, żeby się nie zatrzymać. Myślę, że to będzie ciekawe, zwłaszcza dla osób, które zaczynają budowę albo nawet jeszcze biorą kredyt. Jak zrobić kosztorys budowlany, żeby się nie zrobić tak zwanego bambuka, żeby nie przeszacować kosztów, żeby mieć kasę na budowę i się nie zatrzymać, żeby mieć ciągłość. Niektórzy robią bardzo źle kosztorysy i nie dostają później transz na dokończenie etapów, bo muszą na przykład, bo rozpisują sobie budżety na przykład na zrobienie płotu, polbruku, innych rzeczy, które są na sam koniec budowy, a jak wiemy, kasa jest potrzebna na początku, żeby jak najszybciej zamknąć, wykończyć i zamieszkać. Także to później. Myślę, że to będzie fajny temat. Postaram też się rozpisać procentowo na wykresach, na co najwięcej kasy poszło, na jakie etapy. Myślę, że to też będzie pomocne dla osób, które zaczynają budowę. Jak to sobie zaplanować, na co najwięcej pieniędzy im pójdzie. Także takie coś też w przyszłości przygotuję. Także tyle by było z dzisiejszego filmiku. Dzięki za oglądanie. Wszystkie komentarze, łapki w górę, obejrzenia, podania dalej. Dzięki. Trzymajcie się zdrowo, na razie.